No, cześć Szczelczyku, Szczelczyku. Gagatki, kto to jest na końcu? Ja, ja ani nie komentuję, nic nie mówię, nic, ani nawet nie powiem. Nic nie powiem. Wy wiecie? No, mój księżyc, ten znak. Dzięki któremu tak gadam, i taka jestem zadowolona, i taka jestem optymistka, i uwielbiam podróże, i wszystko to, co takie najbardziej radosne, co ja mam, co mam po szczelczyku, to ten mój ukochany szczelczyk wziął i mnie po prostu olał, do tego stopnia, że jest ostatni wczyt. No ja, no, słuchajcie, no normalnie, jak to zobaczyłam. Że jesteście na końcu listy pod, pod względem y, ilości komentarzy w czerwcu, zrobiłam takie oczy, takie. No, szczelczyku, szczelczyku, no ale nic, robimy. Robimy to wyczekane czytanko dla moich szczelczyków, kochanych. Zaraz zobaczymy, co to za gagatki. Dwie moje administratorki na kanale, szczelczyki. A ja się tu rozprawię. Dziewczyny w ogóle nie zmobilizowały. W ogóle. No. Sie się tak śmieje, oczywiście, miłośniki. No, wiadomo, że każdy ma czytanie, rany boskie, a zawsze jakiś znak musi być ostatni. No, ale dobra, lecimy. Lecimy, szczelczyku. Zobaczymy, co tam u Was, kochani. Cóż tam u szczelca? Jeszcze raz przetasuję i już. I już patrzymy. I to jest, kochani, na lipiec. Na lipiec. No, skarbenki. Idzie coś. Coś. Znaczy idzie. No idzie jakieś zakończenie. Coś będziecie kończyć. Niektórzy zakończą dziwny romans. Zwłaszcza jeżeli to jest jakaś osoba... Która ma. Znaczy. Nie, nie wiem, kto jest tutaj, kto ma związek. No to jakby był trójkąt, i ktoś ma małżeństwo lub związek to chyba coś tu zostanie zakończone na zawsze znaczy na zawsze. No. no zakończone zostanie, bo się nie rozwija coś. I teraz tak. Dobra, ja powiem najpierw tą taką najbardziej podstawową. Ten najbardziej podstawowy przekaz, który jest przekazem, który ode mnie słyszeliście milion razy, i niestety cały czas to samo wychodzi. Ja powiem najpierw to, a potem spróbuję jakieś dodatkowe przekazy dla Was znaleźć. I powiem to szybko, bo Wy to wiecie, że ktoś. W przeszłości żałował, że coś bardziej z kimś nie próbował, a może trzeba było, a może to bratnia dusza i tak dalej, ale jednak nie robię tego więcej. Koniec człowieku. Być może to nie Wy zdecydowaliście, że koniec? Może oni? Tego nie wiem. I teraz tak. Odcinamy się od, od tego człowieka, albo Wy się odcinacie, albo oni się odcinają, no w zależności, ale ktoś tu się od kogoś odcina, ale. Nieumiejętnie jakoś. Także być może to będzie ten miesiąc odcinania. O! Może początkowo próbujecie, próbujecie, a jeszcze to nie działa, a koniec końców ten miesiąc to jest taki miesiąc zakończenia i transformacji, bo wcale nie jest zakończone. Niby jest zakończone i już umarło i nie powinno istnieć. Ale wcale nie jest zakończone do końca. I osoba, która jest na zewnątrz Was, w ogóle Wam nie daje żadnej stabilizacji. To może być osoba, która już ma kogoś, yy, albo Wy macie kogoś i oni o tym wiedzą, albo jedno i drugie ma kogoś, nieważne, ale osoba, która nie daje stabilizacji. Jeżeli Wy macie męża lub partnera stałego, to nie wiem, czy ta osoba jest przez Was bardzo, bardzo chciana. To znaczy, w tym wypadku, jeżeli to jest dla Was przekaz, byłaby to osoba yy, taka. No już nie chcę mówić jejku. Nie, może nie no może z przyzwyczajenia, ale taka osoba no jest, bo jest, ale tutaj ani jedno, ani drugie specjalnie nie chce tego związku. A jeżeli wy jesteście singlem i mieliście kogoś, kto miał jakiś związek, to ta osoba wam stabilności żadnej nie proponuje. Mało tego. Yy, nie daje wam żadnej oferty. Patrzcie, a pod spodem brak oferty materialnej, znaczy brak oferty związku i brak oferty miłosnej. Ta osoba, zastanawiałabym się, czy rzeczywiście. Was kocha, tak jak mówi, albo chyba, że wam tej oferty nie może dać. No bo teoretycznie też mogłabym tak powiedzieć, że nie może wam dać tej oferty. A jeżeli może, bo, bo może, to no, musiałabym powiedzieć, że ktoś kimś manipuluje tutaj. No wiadomo, strzelec też może być tą osobą, która manipuluje. Ktoś kimś manipuluje, ktoś jest niedojrzały emocjonalnie i ktoś albo oferty nie daje, albo daje ofertę, która jest pusta pusta i pokazujecie, że obawiacie się, że nic z tego nie będzie. I rzeczywiście jako wynik sytuacji nie ma spotkania, nie ma seksu, nie ma romansu, jest zakończenie romansu czy coś takiego. Nie ma tego jako, jako wynik. I, I jest pokazane, że jedyne co tu możecie dostać od tej osoby to jest nic. To jest brak rozwoju. Tu, tak jakby to w ogóle nie miało szans pójść dalej. Ale ja podejrzewam, że gdzieś jest strzelczyk, któremu się to nie podoba i chciałby się z tą osobą skontaktować. Chyba, że macie dziecko, na którym się koncentrujecie w lipcu, to wtedy się koncentrujecie na dziecku i tyle. Ja zaraz podam Wam inny przekaz, bo to nie musi być to, co powiedziałam. Ale gdzieś jest strzelczyk, który wysłucha, że tu jest zakończenie, że tu się odcinamy, że osoba nie daje żadnego, że się nie rozwija, że manipuluje, że nie będzie romansu. Ale ten szczelczyk myśli, ale to, to może ja napiszę do tej osoby. To zobaczę. o, Odezwę się, może przyjedzie, może coś tam. Gdzieś jest taki szczelczyk, który optymistycznie, niestety, miszki naiwnie. Nie, nie, że jakoś tam, że jesteście jacyś niedojrzali, nie o to, tu jest naiwność pokazana, taka dziecięca naiwność, z taką naiwnością, tak wam się wydaje, no ale przecież ja kocham, a jak jak, albo on kocha, albo ona kocha, a przecież jeżeli kocham i, i oni mnie też kochają, to przecież jak napiszę, to odpiszę, czy coś takiego. Tylko, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. To jest czas, jest to już zakończyć. I wygląda na to, że w lipcu może to już być definitywny koniec, nawet jeżeli chyba jedno z Was tego do końca nie czuje. Czyli obiektywnie to jest już przesz znaczy przeszłość, to już umiera między Wami, ale jedno z Was może do końca tego nie czuć. A nie ma to sensu w ogóle. I mówię, uważajcie tylko na takie sytuacje, w które ta osoba wami manipuluje i, i zmyśla, że chce coś poważnego. Albo strzelec to robi komuś. Ale no mówię, gdzieś jest strzelczy, który się chce odezwać, bo w tej swojej takiej takiej uroczej, uroczej, strzelcowej naiwności, niestety, wierzy że przecież miłość to miłość, no przecież jak, no ja, ja się nie odezwę się do mojej ukochanej osoby, no co z tego, że oni są tacy tu rozdziabdziani, no na pewno tu coś jeszcze może być. Kochani, ja Was tylko ostrzegam, żebyście się nie rozczarowali. Jeżeli ktoś planuje jakieś podróże zagraniczne, to coś tu jest nie tak, albo to się może nie udać, nie wiem, czy was ktoś zablokuje, czy wam ktoś, nie wiem, coś pozmienia loty, czy, czy jakieś inne rzeczy, ale dopatrzcie wszystkiego, tak naprawdę dopnijcie wszystko na ostatni guzik, przy, tak przyglądajcie się do końca y, temu wszystkiemu. Być może jakieś zmiany w jakichś, w jakich, no nie w przepisach, no jaki to ma sens, co ja w ogóle gadam. Y, dobra. To nie musi, ja mam nadzieję, że to nie o to chodzi, bo wy jesteście mój księżyc, a ja się strasznie wybieram za granicę. Ja się, znaczy, no nie, że pochlastam, ale wieszać się nie będę. Ale ja strasznie bym była niezadowolona, jakby tutaj yy, ta podróż moja nie wyszła. Natomiast, yy, co to jeszcze może być? Problemy z internetem, z jakimiś wiadomościami przez internet, albo jakaś niezbyt, yy, właśnie, urwanie kontaktu internetowego z osobą lub. Kontakt internetowy, który jest taki niestabilny i właśnie ta osoba też jest niestabilna, albo po prostu urwanie kontaktu internetowego też może być. Kochani, ale tak jak powiedziałam na początku, może to być po prostu brak takiego zakończenia definitywnego, inaczej powiem. Zakończenie jest, ale ktoś czuje, że jeszcze nie zamknął, nie dostał takiego już Wam wytłumaczę, bo to ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja Wam już wytłumaczę. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy kobietę i mężczyznę. Mężczyzna nie pokazywał nigdy, że tutaj coś poważnego będzie i on w ogóle nic nie da, i tak naprawdę ten związek nie ma sensu, i został zakończony, i ten facet o tym wie, a kobieta. Cały czas myśli, że jeszcze może by coś tutaj można było zrobić, ale tak prawda obiektywna jest taka, że to już jest pozamiatane, ale ktoś tu jeszcze myśli, a może, może jednak, no i a może się odezwę, może coś tu zacznę. I uważać, bo wy jesteście też wrażliwi, bo wy jesteście tacy na ogół optymiści. No, tak jak strzelec, taki optymistyczny, radosny. Tu pojedzie, tam pojedzie yy, i wszystko się uda. I właśnie stąd ta naiwność optymistyczna, że to się uda. Yy, a jakby się nie udało, ja bym nie chciała, żebyście byli jacyś tacy, żebyście tak. Podupadli na duchu, bo to jest to takie najfajniejsze, co szczelczyk ma. Znaczy, no najfajniejsze, nie najfaj... No i fajna rzecz, którą ma szczelczyk. Eee, właśnie takie coś, no. Niektórzy z Was mają skorpiona, bliźnięta waga wodnik albo znak ziemski. Czyli byk pan na koziorożec, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Może być każdy inny znak. Może być też woda. Pewnie że tak, czyli rak, skor skorpion, powiedziałam, ryby. Yy, ale to już tak mówię no, na marginesie, bo to tam to nie chodzi o to jakie znaki. Kochani, zwróćcie uwagę na to zakończenie, bo coś tu się kończy i żebyście się po prostu nie napalili na to, że to jeszcze nie skończone, bo to a zawsze kończyliśmy, a potem wracaliśmy, a tym czy tym razem no tu jest pokazane, że tak no nie bardzo. Dobra. Drugi przekaz, jeżeli by chodziło o pracę, nie idzie jakiś awans, nie przychodzi, a miał przyjść, albo więcej pieniędzy, albo ktoś coś przegapił, albo w biznesie własnym, wy macie własny biznes, nie idzie tak, jakby mogło iść i w lipcu. Może nie przyjść, bo w lipcu jest pokazane jakieś opóźnienie rozwoju albo zastopowanie właśnie jakiegoś rozwoju, albo brak dokumentów. Jeżeli chodzi o studia, ktoś tu jakieś studia robi, to coś tu nie wydarza się. Nie ma jakiegoś zakończenia albo nie ma jakiegoś rozwoju. Brak pisania pracy, nie pisze ktoś pracy doktorskiej, magisterskiej, nie kończy studiów, nie ma jakiegoś Dyplomu czy czegoś takiego, ale to tak jakby z zewnątrz szło, nawet to nie, że wy czegoś nie robicie. No wy, wy musicie po prostu pracować. Jeżeli chodzi o pracę, o studia, o naukę, o, o jakiekolwiek inne rzeczy, takie zawodowo, naukowo, finansowe, to wy macie po prostu pracować, wy macie zrobić swoje, ale może być tak, że z zewnątrz jest jakaś blokada przyblokowane i wtedy nie jesteście tak nie macie taki pełni szczęścia tak jakby jakbyście nie byli do końca zadowoleni no ja wam muszę tylko jedną rzecz ja jeszcze wezmę drugi jakiś przekazik <laughs> zrobię a ktoś może być też w ciąży. no to jeżeli chcecie to ok ale zwrócić uwagę na to jeżeli nie chcecie um, ja wam tylko jedną rzecz powiem jak się coś kończy to po to żeby się nowe yy, rozpoczęło więc bardzo możliwe że strzelec wcale nie próbuje się do kogoś odzywać, kto już zakończył kontakt, tylko strzelec ma na oku nowe. Ja tego nie powiedziałam, a to jest bardzo możliwe. <laughs> a jeżeli jeszcze nie macie na oku, to przyjdzie. Ale żeby przyszło, musicie naprawdę odejść od tego, co nie działa. Naprawdę musicie to porzucić raz na zawsze. Kochani, dodatkowy przekazik dla strzelca. Ktoś płacze lub rozpacza. Po jakimś mężu baran, panna, tu są pokazane. Jeżeli w ogóle znacie takie osoby, nie musi być, ale ktoś pokazuje, że nie może się pogodzić z jakąś przeszłością odnośnie barana, panny albo męża albo ojca albo. co to jeszcze może być? Żonaty mężczyzna. Jeżeli jest gdzieś singiel, który miał taką osobę. Czyli były mąż, by to był wasz, albo były partner, albo po prostu jakiś były, no jakiś były człowiek, albo osoba, która ma gdzieś żonę, albo męża, czy tamta osoba jest w jakimś związku, to wy byście rozpaczali po tej osobie na tyle, że nie otwieracie się w lipcu na nowe możliwości, które są i wy ich nie dostrzegacie. Jest pokazane, otwórzcie się na nowe możliwości. Wy macie jeszcze coś innego. To nie jest tylko to. Jest jeszcze coś. A Wy pokazujecie, nie, nie, to ja se pobędę w samotności, bo ja tu się nie mogę po, 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 pogodzić z przeszłością. Alternatywnie gdzieś jest ktoś, kto ma związek, strzelec, który ma związek, w którym czuje się trochę, może nie, że samotny, ale tak, tak się dystansuje. Jedno z Was się dystansuje, bo musi coś przemyśleć. O, możecie poczuć ten dystans. To nie musi być zły dystans, to może być po prostu po to, żeby coś przemyśleć i tyle. No. Kochani, rada na miłość. Uleczyć się, przestać cierpieć, uleczyć. Przemyśleć wiele spraw. Czy jesteście sami, czy jesteście z człowiekiem? Przemyśleć dalszą drogę, romansową, miłosną, związkową i tak dalej, i ale pozwolić sobie na jakieś uleczenie, nie wchodzić w nowy romans albo zakończyć romans, zakończyć jakiś romans, który nie ma sensu, wyleczyć się z tego, przemyśleć to wszystko, albo zanim, zwłaszcza dla singli, zanim zaczniecie nowy romans, tak fest, oczywiście. Spotykajcie nowych ludzi, poznawajcie nowych ludzi, ale jeżeli jeszcze ktoś cierpi po starym człowieku, to nie wchodzić w nowy romans, dopóki się nie wyleczycie. No, taka dosyć rada, no. Wiadomo. Dosyć jednoznaczna. Kochani, co jeszcze miałam zrobić? Dodatek na pracę. Właśnie. Na pracę. Rada. Kochani, coś zostało stracone. Albo ktoś stracił pracę, albo coś, co, coś ktoś stracił, albo ktoś stracił biznes, albo na biznesie stracił. To znaczy biznesu nie stracił, ale stracił ten, ten biznes stracił na tym, co się działo przez ostatnie miesiące. Macie pokazane, że w lipcu macie strasznie dużo siły, takiej przebicia. Takiego, takiej pasji, ym, nie wiem, no, yy, odwagi, energii do działania i będziecie działać, będziecie szli po coś, będziecie działać, ale jesteście przystopowani. Ja wam to wcześniej już mówiłam. To jest tak, że strzelec będzie działał, będzie pracował, będzie robił wszystko, co w jego mocy, ale jest przystopowany strzelec, tak jakby nie mogło się coś rozpocząć jeszcze w lipcu, z jakiegoś powodu, nie może coś ruszyć, nie ma jakichś dokumentów, nie ma jakiegoś nowego początku, nie ma jakiejś nowej pracy, czy w ogóle nie można rozpocząć teraz, bo dopiero w sierpniu będzie można tego typu rzeczy. Ale macie pokazane, żeby się nie poddawać, żeby walczyć o coś, bo mówimy o pracy, żeby cały czas o to walczyć, żeby yy, nie, nie zaprzestać działania, ale kiedy trzeba odpocząć, to trzeba odpocząć, to znaczy. Walczyć ile się da, ale jeżeli zostaniecie gdzieś przyblokowani, to być może to jest dla Was informacja, że okej, okay, to teraz trochę odpocznę, wezmę głęboki oddech, przemyślę następny krok, a potem dalej walczę. To jest tego typu działanie metodyczne. Nie takie, wiecie, nie takie, no, bez, bez pomyśląku, tylko przemyślane, ale walka o coś, rzeczywiście. Dbamy o to, żeby to było. No, Kochani, wy z każdym znakiem Zodiaku i będziemy zaraz kończyć. Jeżeli macie osobę z znaku Barana, mamy rozdroże, nie wiadomo co się stanie. Możecie być razem. I w lipcu możecie to zdecydować, albo możecie pójść oddzielnie, no, oddzielne drogi po prostu wybrać. Czy jesteście razem teraz? No, możecie się rozejść. Czy nie jesteście razem? Wy wiecie, jaką macie sytuację. Może być tak, może być inaczej. Prawdopodobnie przynajmniej jedno z was, jeżeli nie oboje, musi dokonać wyboru, musi decyzję podjąć, i ta decyzja, nie wiem, czy będzie podjęta w lipcu, może jeszcze nie być, ale rozdroże się pojawia. A jak jest rozdroże, to musi być przynajmniej dwie jakieś opcje. Ja nie mówię dwie osoby, ale dwie opcje. Być, nie być z człowiekiem. Na przykład takie dwie opcje. Jeżeli macie byka, zakończenie powinno było się wydarzyć już chyba jakiś czas temu, ale się chyba nie stało. A jeżeli się stało, to ktoś cały czas się łudzi, że to jeszcze nie jest koniec. No to jest tego typu przekaz. Ale zwróćcie uwagę, czy, zwłaszcza jeżeli jesteście razem, czy coś nie jest na siłę utrzymywane, a może już należałoby jednak tu zmiany dokonać? Jeżeli macie bliźnięta, pieniądze jakieś, jakieś pieniądze, jakaś stabilizacja was łączy albo dzieli. Stabilizacja to może być też karta małżeństwa, czasami tak wychodzi, jako stabilny związek, jakaś stabilizacja, albo was to łączy. Albo i na przykład ustabilizujecie związek, a może już macie stabilny związek, albo z powodu pieniędzy, stabilizacji i jakiegoś materialnego czegoś, na przykład nie możecie być razem. Teoretycznie musiałabym też tak powiedzieć. Ale pieniądze są tu duże pokazane, lub stabilizacja, duża stabilizacja. Jeżeli jesteście oboje single, to to by była całkiem niezła karta wtedy ustabilizować. Chyba, że ktoś leci po pieniądze i nie może być w związku, bo tylko pracuje i zdobywa pieniądze, i się tylko pieniądze liczą. No to wtedy to nie jest dobre. Słuchajcie, <laughs> bliźnięta rak. Ktoś czeka i będzie czekał w lipcu, czyli widzi jakieś światełko w tunelu, dostrzega, że coś jest możliwe i będzie czekał. Tego typu energia, oni na was, wy na nich, nie wiem, ale jest pokazane, że coś się jeszcze może wydarzyć, i ktoś stoi nad brzegiem morza, patrzy gdzieś tam w głąb. Nie musi być oczywiście nad brzegiem morza, e, ale ktoś stoi i, i patrzy w przyszłość i mówi kiedyś, kiedyś tak. No, oby to było w tym życiu, kochani. No dobrze. Misiaczki, ale dobra karta, bo to jest karta nadziei. Tak jakbyście mieli cały czas nadzieję. Tylko żeby to nie była ta nadzieja naiwna, taka złudna. To co Wam powiedziałam, że gdzieś jest strzelczyk, który uważa, że właśnie, że nie. Właśnie, że będzie czekał. Ale ja nie mówię, czekajcie kochani. I jeżeli z rakiem rzeczywiście mielibyście być, to w lipcu widzicie światełko w tunelu. Tak bym Wam musiała to powiedzieć. Dobra, lew. No, i teraz tak. Zrzucenie z siebie jakiegoś ciężaru. Teoretycznie można by było coś komuś powiedzieć i zrzucić z siebie ciężar. Może też być tak, że y, ktoś był obciążony i brał na siebie odpowiedzialność za ten związek, i teraz. No, zrzuci to i nie będzie brał tej odpowiedzialności, albo druga osoba mu tej osobie pomoże. Jakby było chodziło o dom, o rodzinę, no to ktoś dużo miał obowiązków, teraz druga osoba tą osobę odciąży, pomoże, wtedy dobra, dobra karta. Ale niestety bardzo często ta karta oznacza, zwłaszcza jeżeli jesteście oboje single i tak nie możecie jakby być razem, cały czas jakoś coś się tu nie wydarza, że jedno z Was albo oboje w ogóle nie chce mieć poważnego związku, chce mieć łatwo, szybko, przyjemnie. Bez odpowiedzialności, bo to jest karta nie brania na siebie odpowiedzialności. Lew. Panna. u, nóż w plecy. Zdrada. Rana, cierpie. Oj, 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 oj. Z panną tak no, no, tak, no tak, no tak, no, no nie no. W lipcu. Dzisiaj jest 1 lipca. Ja was troszkę opieprzyłam na początku. No to teoretycznie może to byłam ja. Ale nie, miszki, żarty żartami. Uważajcie, możecie wy bardzo zranić pannę, albo panna bardzo was. Może to się nie musi stać. Jeżeli wy byście mieli zranić pannę, no to nie musicie tego zrobić, ale, no, żeby panna nie zrobiła czegoś szczelczykowi, kurde. Waga. Też to samo, co było przed chwilą przy tym innym znaku, tam, nie pamiętam, przy raku to było. Kochani, Światełko w tunelu, widzimy, patrzymy w przyszłość i widzimy jakąś nadzieję. Ktoś czeka i na razie w lipcu będzie czekał. To się nie musi stać, coś między wami dobrego w lipcu, ale ktoś czeka z nadzieją i widzi, mówię, widzi światełko w tunelu, widzi, że coś jest na horyzoncie. Teraz skorpion, skorpion, praca. Może Was łączy praca? Pracujecie razem. I być może tylko tyle Was łączy. A być może pracujecie nad swoim związkiem. Jesteście skupieni na sobie i współpracujecie wtedy. Okej. Okay. No jeżeli Was łączy tylko praca, no to, to nie wiem, czy to dobrze, czy źle dla Was, ale no, to Wy wiecie. Może Was praca dzieli. Jedno siedzi w pracy cały czas, a drugie w domu czeka. No i wiecie, o co chodzi. Kochani, dwa strzelce... Uhu, uhu, się otfiórgacie, słuchajcie. No, wiadomo, dwa szczelczyki, no to muszą odfiurgać, no to jak inaczej? Kto, kto szczelczyka przytrzyma na ziemi, żeby siedział tutaj um, tak, no, tak jak szczelczyk by mógł, jakby go ktoś tak ściągnął na ziemię. A dwa szczelczyki sobie otfruną we dwójkę. Kochani, to jest fajna energia, bo to jest energia porywów serca, zakochania, um, kochanek, kochanka, romans i w ogóle takie bujanie, Gdzieś tam w obłokach, to jest taka. No czasami uważać na narkotyki, alkohol, ale to jest taka energia takiego wow, ale fajnie, odfrunęłam sobie, czy odfrunąłem, ale uważać, żeby za bardzo nie odfrunąć. Korzystać z intuicji, którą macie, i żeby za bardzo nie odfrunąć, żeby troszkę zejść na ziemię wtedy, kiedy trzeba zejść na ziemię. Yy, ale, no, chyba myślicie o sobie dużo i chyba byście coś chcieli razem robić. Słuchajcie. Koziorożec, u, oferta miłosna od koziorożca, no proszę, rycerz na białym koniu, z kieliszkiem, no, i w tym kieliszku ma nie winko, nie, jakby ktoś wolał winko, to nie, tylko miłość przynosi, proszę, Przepiękne. kochani, oferta miłosna, wyznania miłosne, nowy człowiek, e, zakochanie, no, powiem Wam bardzo porządnie, z koziorożcem. Jezu, co teraz? O Boże, wodnik, sorry, mięski wodnik. Czuliś, wiecie co, jeżeli ktoś zbudował mur i nie mogliście się przebić, albo oni się nie mogli przebić i nie, ktoś się nie otwierał na ten związek, być może się w końcu otworzy na związek. Jakby no, runie ten mur i w końcu będzie ok, choć otwieram drzwi, wpuszczam cię do środka. Ale takie wpuszczenie do środka może mieć swoje negatywne strony, bo może być tak, że ktoś jest nadwrażliwy i ktoś kogoś będzie krytykował, a ktoś będzie nadwrażliwy i. Na przykład będzie przez to cierpiał. To jest jedna taka możliwość, taka nadwrażliwość, a druga możliwość, że ktoś jest toksyczny, próbuje iść do drugiej osoby, idzie tak jakby atakuje tą swoją toksycznością, a druga osoba się nie umie obronić. No to wtedy to jest negatywne, wiadomo. W zależności od tego, kogo macie, czy to jest dobre, czy to jest dziwne, no to. Albo to może być pozytywny przekaz, no albo taki właśnie, że uważać, że może ten mur trzeba z powrotem postawić, jeżeli to jest dziwny człowiek. Kochani rybeniki, to samo co przy koziorożcu. Rycerz na białym koniu przychodzi i mówi, że kocha, szaleńczo kocha. O jejku, co to w ogóle jest, miśki? Słuchajcie, dobra, oferta miłosna, zakochanie, propozycja, zaproszenie jakieś takie tam różne rzeczy, bardzo romantyczne, piękne i polegające na miłości. Przynajmniej no, mówi, że kocha. No to, czy kocha, no to zobaczycie później, ale mówi, że kocha. Dobra. To były rybki, teraz karty anielskie, dwie. Obie mogą być dla Was, albo jedna może być dla Was. Zobaczycie, jak to pasuje do Waszej sytuacji. Nie musicie wybierać, po prostu ja wam przeczytam i wy zobaczycie. Uuu, obie są pozytywne. Pierwsza mówi o tym, żebyście doceniali czas spędzany razem, żebyście pojechali na wycieczkę czy coś takiego, jak będziecie w podróży, żebyście się cieszyli wolnym czasem spędzanym razem. Ciesz się wolnym czasem spędzanym razem. Być może jakieś wakacje z kimś, czy coś takiego. A druga mówi: prawdziwa miłość. To jest romans twojego życia. No, Misiaczki. Jeżeli tej prawdziwej miłości jeszcze nie ma, to przyjdzie. To musicie wiedzieć, że przyjdzie. Dobra. Kochani, tyle, bo ja już nie mogę mówić, a to już jest ostatni, znaczuliś i więcej już nie robię. Widzimy się w sobotę na tygodniówce i w niedzielę na. Czytaniu na pełni, co jest przed nami ukryte. Takie dwa następne czytanka będą. Czwartek, piątek będzie cisza na kanale. A na razie, no może będzie w piątek ten miś upragniony. Jezu, już muszę nagrać, naprawdę, już tak nie miałam czasu ostatnio. Ale kochani, tyle. Buziaczki, pozdrowionka. No i papa.